W poprzednich wykładach poznaliśmy kartotekę nabywcy. Potrafimy też na kilka sposobów założyć nowego nabywcę w systemie. Zanim jednak wykorzystamy naszych nabywców w dokumentach, w księgowaniach dokumentów sprzedaży, pokażę, co w systemie Dynamics możemy sprzedać na dokumentach sprzedaży, czyli porozmawiamy sobie o kontach księgi głównej, o zapasach i o zasobach, bo te rzeczy możemy umieścić na fakturach sprzedaży. Otwórzmy sobie w tym celu jednoową fakturę sprzedaży. Wybierzemy kontrahenta i króciutko pokażę, co możemy w danej sprzedaży umieścić w wierszach. Przede wszystkim konta księgi głównej. Jeśli nasza firma nie używa zapasów lub chcemy sprzedać bezpośrednio usługi w konto, możemy wybrać konto księgi głównej. Wtedy nie jest angażowana księga zapasów, jedynie księga główna i księgi pomocnicze do księgi głównej, czyli księga VAT-u i księga należności. Natomiast nie ma potrzeby już tutaj pokazywania kodu lokalizacji. Wszystkie ustawienia magazynowe nie mają tutaj zastosowania, ponieważ księgujemy bezpośrednio w konto księgi głównej. Także podajemy ilość i cenę jednostkowo. System zawsze liczy ilość razy cena, czyli ilość także możemy podać 10 i cenę 10. Wynik będzie taki sam. W towarowej grupie księgowej VAT podajemy wartość VAT-u. Aby dane konto mogło zostać wybrane na dokumencie sprzedaży, musi mieć odpowiednie ustawienia. Musi mieć przynajmniej grupy księgowe VAT, tak żeby system wiedział, jaką stawkę VAT zastosować do kalkulacji. W przypadku, kiedy takich ustawień kontu brakuje, system wyświetli komunikaty, że główne ustawienia VAT nie istnieją, ponieważ kontrahent krajowy, grupa księgowa VAT pusta, to konto nie ma ustawionej grupy księgowej, dlatego system nie potrafi wstawić danego konta do wiersza. Możemy to zmienić, edytując konto księgi głównej i zmieniając mu grupy księgowe. Jeśli nie wiesz, jakich grup księgowych użyć, spytaj dział księgowości, finansów. Natomiast one są potrzebne, jeśli chcemy dane konto użyć na fakturze sprzedaży. Teraz jeśli te dane uzupełnimy, odświeżymy stronę i wprowadzimy to konto jeszcze raz. System przyjmie już księgowanie i będzie można normalnie wpisać. System podpowiada na liście do wyboru tylko konta z zaznaczonym księgowaniem bezpośrednim. Typ konta musi być księgowalne i nie może być zablokowane. I tak jak robiliśmy teraz, musi mieć także ustawienia grup księgowych, tak aby można było wybrać odpowiednią grupę VAT-u.